No cóż, tak kontrolnie należałoby, prawda? Intuicja podpowiada mi, żeby strzelić. Okej. Ale spróbować trzeba było. Pełne zanurzenie. Jesteśmy już tak głęboko, że nie wiem, czy jesteśmy już w tym Union, pod tym Union, czy też to jest obiekt... Co tak ciemno? Czy to jest jakiś obiekt tych żołnierzy, czy to już w ogóle jesteśmy nie wiem gdzie. No cóż, tak kontrolnie należałoby, prawda? Intuicja podpowiada mi, żeby strzelić. Okej. Ale spróbować trzeba było. No teraz to już absolutnie nie wiem, gdzie jestem. Ups, amunicja, 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 mistrz, amunicja. Siema. Co to są za goście? To jakaś, nie wiem, sekta, znaczy sekta, nie wiem, jakiś kościół, wyznanie czegoś. Mają jakiś krzyż, jakieś ołtarze. Podziemia, katakumby, ale... Ale kto to jest? I czego ode mnie chce? Jaki ja mam z tym związek? Te i inne pytania już w tym odcinku. Yes. Yes. Stefano. Became a thorn in my side. A thorn which you removed. For that, you will be rewarded. Stefano. This guy knew him. Oops. A, czyli Stefano był tylko jakimś świrem, jakąś marionetką w czyichś rękach i po prostu zgłupiał całkiem chyba już. I został przekazany do usunięcia przeze mnie.
Czyli mamy tutaj jakiegoś kolejnego, jeszcze większego przeciwnika. Mamy lustereczko. A, jestem w swoim tym, tylko lustro jest w innym miejscu. Wcześniej tu leżało. Okej. Okay. Może być warsztacik. No, tu mamy 15, nawet nieźle. Może do snajperki 3. W razie gdyby się pojawił jakiś przeciwnik dystansowy. Mały zapas tego. Może coś z elektryczności. Nawet mamy sporo, 45 jeszcze mi zostało. Mam wybuchowy bełt, poproszę. Dobra, na razie sobie zostawmy resztę na później. Na razie jest z czego strzelać. Jakieś ulepszenia? 400, proszę bardzo, ciach. Ile mamy tych? Część wysokiej jakości? Jedną. Siła ognia w dubeltówce, jak tam stoi? 480, tyle nie mamy, dobrze, z tego wychodzimy. Generalnie podoba mi się to, że jest amunicja. To jak już jest z czego strzelać, to chyba mam sporo tych tej zielonej kupy. To mogę się doinwestować intelektualnie i to chyba uczynimy. Gdzieś siostra jest. Co mam? Nie mogę wziąć? A, do oporu mam. Dobrze, ale to nie szkodzi, to będzie na mnie czekało tutaj. Także to spokojnie. 19 tysięcy. Tutaj poszalejemy. Na pewno w zdrowie. Maksymalny poziom. Tak jest. Ile mamy? 4. Tutaj żeśmy dawno nie inwestowali. Żadną z tych barier nie przekroczyłem. Co to mamy na końcu? Twój próg bólu wzrasta, pozwalając ci przetrwać ataki, które zazwyczaj zdawały... Dobra, to nie interesujące. Ten żyzna zwiększa maksymalną wartość wskaźnika zdrowia. Poproszę. Dziękuję bardzo. O, nie mogę. Czemu? 12 tysięcy to kosztuje. Poczekamy zatem. Niewiele mi brakuje. A to by mi się bardzo przydało, bo jednak maksymalny stan zdrowia. Czyli im więcej, tym lepiej. Tym można więcej koksańców przetrwać. Aha, tutaj coś ciekawego. To chyba przetwórnia mięsa, słuchajcie. Gdyby się ktoś pytał, albo nie wiedział, to z tego w ten sposób właśnie robi się parówki. A mniej więcej podobnie wygląda chyba. No to co? Roślinka. Locked. There's gotta be some mechanism to open it. Tutaj coś jest. Chyba jakaś układanka. To są jakieś korytka, więc pewnie coś... Pewnie ta krew z tego zbiornika musi spłynąć. Coś gdzieś. Coś tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. A kuźwa. No, coś takiego będzie. Na pewno coś w ten sposób. Szkoda, że nie możemy się tu rozejrzeć bardziej. Ale... Jeżeli to korytko jest tutaj, to na pewno ta główna środkowa linia musi iść tutaj. Dobra.
Na pewno trzeba przykręcić tą ostatnią tarczę. O. W ten sposób nie bardzo. Musimy to całkowicie odwrócić. O. Teraz pasuje. I te boczne, i tylko tyle. Aha. Patent jest taki, że nam się to wszystko rusza. No tak jakby coś w ten deseń, tylko że to nam się ruszają, kurczę, dwa jednakowo. No tak, to popłynie tutaj, powiedzmy. Okej. Okay. To tutaj, to tutaj. I to tutaj. Teraz tylko tą by trzeba było ustawić, to jest chyba numer 2. Ale, no właśnie, ale to nam się wszystko ruszy teraz. Wiem jak zrobimy. O, może jest dobrze. Dobrze czy nie? Nie. Ta główna tarcza powinna być o... w ten sposób. Nie, tym nie chcę kręcić. Środkową chcę pokręcić. Teraz jak przekręcimy tą, to i tamta nam się automatycznie powinna ustawić w odpowiedniej pozycji. Voilà. Chyba. Jak to teraz uruchomić? Albo źle ustawiłem. Czy tam coś trzeba nacisnąć? A nie, źle ustawił. A, shit. Przecież ta ostatnia jest źle. Dom jeszcze trzeba przykręcić. Tylko ta dzięki Bogu się przekręca sama, bez dodatkowych. O, właśnie, o, tak jest. A mówiłem, że się ta zupa wyleje. Zupa z parówek. Kontrolnie się cały czas, pamiętajcie, rozglądamy ze zwłokami. Jeżeli tylko jakieś się pojawią, to od razu walimy. Co to jest w ogóle? Wygląda jakiś
Neonaziści. Znaki, krew, ogień. No, zaraz staną, jak nic. Sebastian Castellanos, you finally come. A strzelżesz mu w głowę od razu, na co on się zastanawia? Who the hell are you? My followers call me Father Theodore. I hope that you will call me that too, Fred. Another lunatic with a god complex, huh? I already killed one of you today. Of course you did. That is how you deal with every challenge in your life. Through brute force and intimidation. And look where it has led you. Into a hell of your own making. Lower your weapon. Use your mind instead of your fists for once. We have the same goal, Sebastian. We can help each other. Join me. You will be reunited with your daughter. And I will have the power of the core. I already know who has Lily. Yes. And Myra won't give her up so easily. What? Where are they? I wish that I could tell you, but you are not ready. You must be folded into my flock before I can share that knowledge. I said tell me where she is! Accept my invitation. I can lead you away from your own darkness. I can lead you to Lily. Sorry, I'm not a follower. So be it. You have so much pain, the events of the past haunt your every moment. I showed you the path here. You must learn that I am here to help. Return to me willingly. Then we can assume our natural roles. Not as adversaries, but as allies. Farewell for now, Sebastian. Woke up. About time. I could use a little help here. You know how to use a gun, right? Take that side. Keep shooting until they're dead or we run out of ammo. Nie skończą się pestki. Dobra, kobieto, daj mi ten karabin maszynowy. Ja sobie poradzę. Dobra, kobieto. Daj mi ten karabin. Gdzie mam iść w ogóle? Mam tu z nią stać? Nie. Czy mam się wycofywać z nią? Bo nie ogarniam. Co mam zrobić? Moment. Pokonaj wrogów otaczających budynek. Okej. Okay. Grab some supplies while you can. I can hear more coming. All right, but I'm getting some answers when this is all over. Aim for the head. Takes less ammo. Not today, sucker. Ale gdyby mi dała ten karabin, to bym sobie lepiej poradził tutaj, a nie zjadłem swoje strupy, no. W beczkę nie strzel. Grażyna, uważaj, bo to... Thank you.
Not so bad yourself. Shit! They're everywhere! Don't let them gang up on you! These legs, ugly son of a bitch! Dobra, i co robimy dalej? Może i chodźmy stąd gdzieś. Teraz by mi się przydały te sakwy, dzięki czemu mógłbym nosić więcej amunicji, ale no kto mógł wiedzieć. Wcześniej na nie przyoczyłem się z nich śmiałem, a teraz chętnie bym przyjął każdą ileś. Thanks. Don't know if I could have done that on my own. I'm Esmeralda Torres. I'm Sebastian. I know. You do? It looks like we got him for now. We should make a move before more show up. How did I wind up here? And who are you? No time for 20 questions. My safe house isn't too far. We can talk on the way there. Come on. Take whatever you need inside. I'll be out here. Try to stay quiet. No, chyba wszystko mam, ale co, karabiny mi nie dasz, tak? A może jest tam jakiś karabin? Kidman told me to keep an eye out for you. Kidman? She said she would try to get your help if the plan went to shit. And here you are. Chyba nie ma. I'm lost. What plan? Getting Lily out of here. And then taking Mobius down for good. Wait a second. What is it? Shit. Let me guess. The way back to your safe house? There might be another way. Come on. Wait, hold on. Your plan. Kidman didn't say anything about that. Yeah, well, I'm sure she wasn't able to debrief you on that in front of everybody. Over here! One of us has got a lift while the other one crawls through. Got it. I'll just... Get under! Whoa, you all right? Let Get me your help. Ass through before I drop it on your head. Okay, I've got it. Thanks. You need a break after that, old man? Come on. I'm not that old. So you're telling me Kidman had a plan to take out Mobius all this time? Actually, it was your wife's plan. Wait, Myra? So that's why she's here. She's part of Mobius. This is ridiculous. Gonna have to duck. Don't blow your back out. This isn't the time, Torres. You know, you should be proud of your wife. She's compelling. She recruited me for this plan. I don't understand. Why would she join them? She found out they had Lily, and knew the only way to take them down was from the inside. So she joined up and waited for the right moment. All these years, that's where she was. Damn it. This is a lot to take in. I'm sure it is, but let's not lose focus. We've got to get over this. Can you help me? Yeah, of course. Ready? Hold on, I've got you. Yeah, I'm fine.
Hey. You just don't forget. I zostawiła mnie. What? You thought I'd leave you hanging like that? You're a part of the plan now. The plan. Right. Who else was involved in this little mutiny? Just four of us. Me, Kidman, Myra, and Theodore. Theodore? Father Theodore? Father Theodore? I just call him Theodore Wallace. You know him? We've met. But he doesn't want to save Lily. He wants her for himself. Tried to talk me into hunting down Myra, too. He's the one who screwed everything up. How is this whole thing supposed to go? Once Myra and Theodore got Lily, Theodore and I were gonna get her out while Myra stayed behind to take care of Mobius. Kidman stayed outside to make sure we got out of Sten safely. Shit, it was supposed to be easy. Nothing's ever easy. Oh no. What is it? Shit. We got trouble. Look. Quick, follow me. Ja pierdzielę, a to kto to jest? Z takim fajnym rozpylaczem dostanę taki. So much for your safe house. I wouldn't put my safe house in the open like that. It's hidden, but we've got to get past those things to get there. You see that red banner behind that building? Yeah. The hatch to my safe house is under it. Okay, I'll take the lead. Stay low and keep behind me. Right. No dobra, no ale co jakimś śladem? Przecież ja mam tu, po co mam tych? O, ale mi dobrze idzie. Kurwa mać. Nawet dziadę załatwimy, nie to. Nie będę się przekradał jeszcze tego, ale zmarnowałem trzy kulki do snajperki po mistrzowsku. Zaraz może sobie zrobię mimo wszystko, bo na tego z tym palnikiem, to myślę, że to by się nadało. Wiem, że to trochę strata. Delikatna strata surowców. Ale jakby się tutaj dobrze przyczaił gdzieś. Tylko gdzie on jest? No, ktoś jest? Już miałem wrażenie, że ta snajperka na nich po prostu nie działa. Teraz tak, co możemy jeszcze? Mamy buteleczki, możemy tam kontrolnie. Tego z tym rozpylaczem bym chętnie namierzył i spróbował go wyeliminować, żeby mi później tutaj nie problemów nie sprawiał. To chyba krytyk wszedł. Gdzie jestem z tym rozpylaczem? Patrzcie, gdzieś był, Manda była. Tam coś się dzieje ciekawego.
Jakaś modlitwa chyba. Ten z tym rozpylaczem, a ja mam iść akurat nie w tamtą stronę, tylko wręcz przeciwnie. Aha, ale tędy nie mogę. Dobrze, czyli chyba tędy naokoło. Nasza koleżanka sobie tutaj nie radzi. Ma taki piękny automat, a tak kiepsko strzela, że szkoda gadać. I bardzo mnie interesuje, gdzie jest ten dziad z tym wielkim rozpylaczem, bo on tutaj na pewno gdzieś wyskoczy. Tutaj mała eksploracja szybko na okolicy. Zrobiłem sobie specjalnie dla niego amunicję do karabinu snajperskiego. Albo wyjdzie teraz i nas zaatakuje, albo już w tej kryjówce on jest schowany i zaraz tam wejdziemy, a on nas tym rozpylaczem potraktuje. Well, that's one way to do it. I was maybe expecting a little bit more stealth. Dobra, tutaj sobie na dzisiaj zakończymy, bo już mam dość. Bardzo się cieszę, że wyszliśmy z tego cholernego piekła, z tych podziemi i jesteśmy troszeczkę bardziej na świeżym powietrzu, choć znowu wchodzimy pod ziemię. Lajki, subskrypcje, komentarze mile widziane. Pozdrawiam, do jutra.